Festiwalowy wiatraczek zwiedził już wiele miejsc w Polsce i za granicą. Dziś rozpoczyna swoją podróż na światowe skautowe jamboree w Japonii. W niedzielę reprezentacja harcerzy z Kielce Południe wylatuje do Japonii na 23. Światowe Jamboree Skautowe, które odbywa się raz na 4 lata. Jest to dość duże przeżycie dla tych dzieciaków i dla nas, opiekunów również, ponieważ w takim zlocie można wziąć udział tylko raz w życiu jako uczestnik, mając od 14 do 17 lat. Jest to impreza stricte młodzieżowa i tam na miejscu będzie można spotkać około 40 tysięcy ludzi w tym samym wieku. Jak szerokim pojęciem może być kultura, przekonaliśmy się oglądając prace nadesłane na konkurs Młody Film. Najlepsze z nich zostały nagrodzone podczas gali w Wojewódzkim Domu Kultury. Thank you.